Zgrupowanie to oczywiście przede wszystkim budowanie formy, ale w twoim, no na dobrą sprawę, w waszym przypadku, myślę tutaj o trójce bramkarzy, to rywalizacja i to mocna rywalizacja, bo to chyba najbardziej obsadzona pozycja. Ale przy okazji w bardzo dobrej atmosferze, prawda? Jak najbardziej. No, mamy w sumie się dobrze dogadujemy z Rafałem i Kamilem. Rywalizacja jak rywalizacja. No, w każdym sporcie jest, a właśnie na naszej pozycji mi się wydaje, że jest największa. Można powiedzieć, że zaczęliśmy od równej, każdy ma równe szanse, a jak będzie później na pierwszy mecz, w kolejnych, no to wiadomo, no, czas pokaże, nie? Każdy ma równe szanse i w sumie pokazaliście to w zeszłej rundzie z Rafałem Leszczyńskim, bo praktycznie rzecz biorąc podzieliliście się na pół z występami w poprzedniej rundzie. No jak najbardziej. No, na początku Rafał, potem ja zagrałem. No przede wszystkim no, tam cały czas powtarzałem, że no, tu różnie może być właśnie, że mogę zagrać ja albo Rafał. To właśnie też zależy od formy, od wyników drużyny, także decyzji trenera. A propos trenera, widać też, że bardzo dobrze dogadujecie się z Richardem Zajacem i myślę, że to on też tutaj jest główną przyczyną tego, że ta atmosfera na waszych zajęciach jest tak dobra. No jak najbardziej, no, dogadujemy się też równie dobrze. Przede wszystkim no, nie ma jakichś kwasów czy jakichś nieporozumień. Zawsze tam znajdowaliśmy wspólny język. Także no, jak najbardziej, no, ta współpraca bardzo dobrze się układa. Bardzo podobają się wasze treningi. Wydaje mi się, że są bardzo innowacyjne. Wiadomo, że ciężka praca, ale przy tym chyba dobrze się bawicie. Jak najbardziej. No, przede wszystkim jest inaczej, ale mówiąc inaczej w sensie pozytywnym. Przede wszystkim dużo jest w tym przyjemności i też oczywiście budowy formy. Tak? Czasami też jest większa praca nad szybkością, nad dynamiką, refleksem. Gry nogami, no bardzo, bardzo są przeplatane, różne treningi łączone, także no jest tak zwany full pakiet, także nic tylko no, trenować cały czas. Na dobrą sprawę jesteśmy już za półmetkiem przygotowań do nowej rundy. Jak ocenisz swoją postawę, swoją formę dotychczas? Przede wszystkim no, ciężko mi ocenić, no bo wiadomo, no, to oceniania są inni, ale no, ja staram się robić swoje, pracować na treningach, tak, dużo też no, analizować, tak, że swoich zagrań, jak mam też możliwość, także no, jak forma będzie w okresie startowym, to się zobaczy. Mogę dobra. Oby. Jak najbardziej. Dziękuję Ci bardzo. No, ja również dziękuję.